No, siemanko, także kolejny dzień. Jedziemy do pracy. Pytacie, gdzie mały? Jest ta szkoleżka, malutki tam trzyma okna. No, zaledwie kilka metrów musimy dalej je zawieźć do mnie i później do Gdańska. Inwestor chciał okna, a ktoś się chciał pozbyć i po prostu załatwiliśmy okna za darmo. Dziękujemy panu Zenkowi serdecznie. No, to lecimy do pracy. Słuchajcie, jedziemy zamówić kantówki do Kleby. Tartak w Luzinie znajduje się, ponieważ na całym Gdańsku zmieniliśmy do 300 tartaków. Czas oczekiwania na 18 kantówek, 20 na 10 wynosi od 2 do 3 tygodni, dlatego załatwimy to w tartaku, gdzie już brałem konstrukcję u siebie na dach i powiedzieli, że w 2 dni nam to dowiozą. Także lecimy do nich. Okej, do później. No, ładnie. Syberia. I co to jest? Syberyjski modrzew. Syberyjski modrzew, tak? Tak jest. Piękne drzewo. To mogę wrzucić do filmiku? Tak, jasne. Po słojach właśnie widzisz, jak długo to drewno rosło. O kurczę. Możemy zdjąć jedną? Te słoje muszą być w tą albo stronę. Tak. No, jak czekaj. Słoje są w tą stronę poukładane, tak? To ta deska praktycznie jest wieczna. Nie? Wieczna? Aha, bo ona się nie doszczepi jakby. Nie, bo dokładnie. Ona jest aha, tą ryflą jakby w tą stronę poukładana. Mhm. Super, ty. Ale to wygląda tak samo, są te imitacje plastiki, nie? Tak. To jest mączka drzewna, jak ileś tak, procent, to się rozszerza. Tych plastików nie polecam, bo one no, pod wpływem słońca, tak, jak jest gorąco, centymetra się rozjeżdżać. Tak, to trzeba dobrze tak zrobić. A z nie tym, ma to jak drewno. To jest, co to jest? Modrzew syberyjski. Syberyjski, a nasz europejski to jest? Europejski tutaj nie wiem, czy mam. Ile za metr mów takie coś kosztuje? Nie, no to jest akurat droga drogie, sprawa. To jest najdroższa, tak? Ekskluzywnych klientów, no stówkę trzeba liczyć za metr kwadrat. Kwadrat. No czyli teraz 10-metrowy, jakbyś miał teraz, to wyjdzie ci 1000? No mniej więcej. Mniej więcej. To nie jest jeszcze aż tak źle. Ten plastik no, też jest drogi. Za metr kwadratowy to masz 10 metrów, to jest coś jak, nie? A wiesz, że ten plastik jest chyba nawet droższy od tego? Tak, tylko z tym plastikiem to... Ja wiedziałem. Tego, bo tak, często i gęsto są reklamacje. No, ja widziałem, jak to wiesz, dylatację trzeba zostawiać, to bo to się rozszerza. Smarowany? Po to pójdę na tataras? Czy nie? Słucham? Będzie czy smarowany jeszcze? Tak, oczywiście jest, impregnacja jest skazana jak najbardziej. Pokazać cię, Krzysiu, chcesz się? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie czuję się na siłę. Nacieszcie się moim głosem. Fajny głos, Krzysiu, uspokajający. Do tego legary suszone. Aha. I można klepać tarasik, nie? No, ładnie, ładnie. Także, tak także mówisz, jest, działacie tutaj pełną parą, widzę. Jasne. Tartak się rozwija. Tak, mamy suszarnię swoją, strugamy drewno, impregnujemy. Wszystko to z drewna to do Luzina zapraszamy. To do Luzina, do... Kleba! Kleba, dokładnie. Najlepszy tartak ever. Ever. Forever. Dobra. 30 lat na rynku. Dokładnie. Przyjechałem tutaj, bo nie mogłem nigdzie w Gdańsku dostać kantówek na strop drewniany do naszego domku 5x7, też 5x7 w kształcie litery L. Czas oczekiwania 2-3 tygodnie. Wy zrobiliście to w ile? No jutro będziesz to miał u siebie. Czyli w 2 dni. 2 dni. 2 dni od zamówienia telefonicznego. Przyjechałem tylko zapłacić i jutro już przyjeżdża materiał na strop i będziemy działać. Jesteś klientem premium, to masz szybko. Dziękujemy. Także przez amatorkę załatwiajcie materiał. Polecam, polecam. Polecam, dobra, dzięki Krzychu, lecimy. No co, mamy, co dzisiaj mamy? Co? Uśmiech mamy. Uśmiech, a jaki dzień dzisiaj jest, wtorek? Środa. Środa. Dzisiaj jest środa, dzień pracy. Ja tego nie powiedziałem. Co, narożniki wystawione. Został nam tylko jeden. Dzisiaj troszeczkę siła. Ja. Dzisiaj nam odbija. Dobra. To są drzwi ogólnie. I tutaj. Tu są drzwi i. Jest tutaj troszeczkę uskok. Tu będzie balkon. Zrobimy pani. Pani I kropka, nie mówimy, pan nie J zgadzamy, kropka. Tak, pozdrawiamy państwo IJ. Państwo IJ. I będzie ładnie, tu będzie taras, tu zrobimy legary. A właśnie, pokażę, co za, nie przeklę, nie przeklinam już, od niedawna. Yo, tak to wygląda, kupiliśmy rusztowanie warszawskie, tanio. Nie zajumał. Piorun Pier uderzył. Widziałeś to? Nie. Ale... Zaraz to wrzucę. Widzowie sobie zobaczą. Zobaczcie to. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało?
No i piorun pies. Nie będę mówił, jak. No dlaczego te pustaki tak stoją? Dlatego, że tutaj mamy 8, dobrze mówię? Ile tam mały mamy? 2 metry, nie? Tutaj 2 metry. Ja sobie wystawiłem deskę na 3 do szczytu, bo ma być 5 metrów. I wtedy policzyłem sobie krokwie, więźbę. A dzisiaj przyjedzie strop. Kantówki na strop przyjadą. Także naprawdę zajebisty tartak, że tak się wyrażę. Tartak znajduje się w Luzinie. Tartak Kleba. Pozdrawiamy Krzysia. Anżelikę, panią Anżelikę i Krzysia pozdrawiamy. Tacy. O. Yeah, my brother. Gdzie są szelki, ja się pytam. Safety first. Always. Always, yeah. Sometimes. Okej, okay, działamy. Czemu tak szybko uciekłeś? O ja. Także tu, kochani, ostatni pustaczek już i mamy tą ścianę na 8 wymurowane. Szybko, ładnie. Z czego ty się śmiejesz? Co? No, przypomniało mi się coś. Co? Jak miałeś krzyż na nodze. Dawno i nieprawda. Musisz przypominać. Ale tam nie ma problemu, że cię tam pokażemy, jak tam rozpakowujesz czy coś. Gdzie ja to wjadę wypierdolę i spierdolę. Parowane auto. Siemka. Siemano. Siemano. Jak się pracuje w tartaku Kleba? Bardzo dobrze. Szef to tak? Będzie oglądał. Jest cudownie, szef taki. No. Jakąś podwyżkę, coś byś chciał, tam liczysz czy... Nie, jest okej. Okay. Jest znakomicie. Co chcesz powiedzieć panu Zygmuntowi? Pozdrawiamy pana Zygmunta. To tytuł ułożymy. Kleba, tartak, usługi stolarskie, okna. 509-307-161. Polecam. Ewa Wachowicz. Jeszcze możesz do tyłu dać, Karol. No. I u ciebie też. Nie, no fajna cena jest i szybki czas oczekiwania jest, nie? To krótki, się liczy, to się liczy. To się liczy. No weź za 3 tygodnie byśmy dostali kantówki na stop. Za miesiąc tutaj w Gdańsku byśmy dostali na więźbę na dach. To jest jakiś, nie wiem, miesiąc, półtorej, tak? A pogoda też nie wiadomo co będzie. To tylko od Boga zależy. Tak. Dokładnie. Dobra. Możesz w trakcie jechać? No, to tak troszeczkę na ręcznym. O, super, no. Dobra, tak jest okej, no. Jest dobrze. Ja już to widzę. Karol, ty się kameruje! Pięknie! Pięknie! O to chodziło. Ładnie. Przepraszamy inwestora za płot, poprawimy. To tylko zwykła siatka. Kilka słów. Karol, coś ty odje... Karol! Ktoś odjebał. Przepraszamy za to przekleństwo, ale po prostu dla wydźwięku zdania to było potrzebne. Dobrze, nie w hydrant. Chłopie, coś ty zrobił. Chłopie, coś ty zrobił. A on mówi przepraszam. I później dzwonił w telefon i spierdolu. Karol, nie płacimy za to. Płot, siatka, słupki to kosztuje. Nie, żartujemy. Nie, jest zajebiście, to było na moje żądanie. Jest okej. Co ty zrobił? Chłop wyrzucił deski i spierdolu. I nie ma chłopa. Karol, troszkę słup... No dobra, kochani, to mamy wystawione 6 narożników. 6 narożników mamy wystawione. Jutro, dzisiaj było dużo spraw do załatwiania i rusztowanko i sprawy takie bardziej załatwić coś na mieście, po coś podjechać, coś przywieźć, coś zamówić, policzyć więźbę dachową, więźba jest zamówiona, ważne, że mamy kantóweczki, mamy deski i teraz jutro wymurujemy to do 11 pustaka, robimy wieniec, zaszalujemy wieniec, kantówki położymy, zalejemy i mamy strop i później od razu szpilki, wyskotwy wystawiamy na murbelki i robimy daszek w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy wszystkich. A, chcieliśmy opowiedzieć właśnie.
Aj, dobra, okej. O zrzutce, właśnie. Może mały powiem. Chciałem zrzutkę na motor, bo zdałem prawko, ale ujęła mnie historia pani Angeliki, syna, który miał tą samą kontuzję co ja. Wiesz co, to... Skręcił wiesz, sobie kolano, zerwał więzadła i tak dalej, i tak wiesz, dalej. Co to za ból? Wszystko jest opisane. Gra w piłkę. Ja miałem to samo 10 lat temu i do dzisiaj mam skutki i chyba tak zostanie. Więc jak możecie, to wspomóżcie... Młodego chłopaka, tak, który po prostu, który kocha po piłkę nożną i przez kontuzję zerwane wiązadła. Wszystko jest opisane na tej zrzutce. Nie może już po prostu wrócić do sportu i fajne jest, że tą zrzutkę założył mu... Nie ma co liczyć. Nie ma co liczyć. Tą zrzutkę założył mu starszy brat, tak? Czy starszy brat, z tego co pamiętamy. I po prostu, no ta operacja kosztuje dużo pieniędzy. Mają już zebrane dosyć sporo na tej zrzutce, ale jeżeli możecie pomóc, to naprawdę proszę was o to. I powiem wam, że moją zrzutkę, którą robiłem na dach, zamykam, bo już zebrałem 2250, za co naprawdę serdecznie dziękuję. I kocham was za te pieniążki. Zrobimy deski, zrobimy, opapujemy i to wystarczy, także ta zrzutka jest nieważna. Chciałbym, żebyście dorzucili jakąś tam swoją cegiełkę do... No, do tej zrzutki chłopaka młodego, który ma pasję, kocha piłkę nożną i potrzebna jest operacja, a na NFZ jest to niemożliwe, ponieważ trzeba czekać kilka lat. A te komórki, wszystko wzrostu jeszcze, póki chłopak jest młody, jest do uratowania i może jeszcze wrócić na boisko, ale gdy będziemy zwlekać z tym, to już nie powróci do swojej pasji. Dlatego naprawdę zachęcam i z całego serca proszę. I mogę też powiedzieć, mogę też powiedzieć, że jak zarobię pieniądze, to sam wpłacę na zrzutkę dla tej młodej osoby. Jaśku, pozdrawiamy cię. Staszek. Pomachaj Staszku, przepraszam. Staszku! Nasz kochany sąsiad. Zawsze pilnuje porządku na budowie. Nic nie ginie. Dokładnie. Wszystko w rodzinie. Okej, okay, także narożniki wystawione na 8 do góry, tam na 9,2 i jutro zaczynamy sznureczki i zamykamy to na 11. Postaramy się chociaż. Nie, zamkniemy to jutro na 11. Jeżeli będzie taka pogoda od rana, jestem w stanie co zrobić, dlatego subskrybujcie, lajkujcie, subujcie. To samo. No i okej. Na dzisiaj wystarczy. Jak widzicie, tam jest ściana na 8. Wszystkie narożniki są na 8, 2 na 9. Jutro już to myślę, że na 11 uda nam się to zamknąć. I będzie spokój. Mamy już kantóweczki, mamy deski na dach. Więźbę tylko zamawiam. Już zamówiłem więźbę. Kantówki 20 na 10. Na strop drewniany, bo będzie nie poddasze, tylko będzie taki strych, bo w szczycie będzie miał 5 metrów domek. Dobra, my się zwijamy, także pozdrawiamy. Jak się podobało, wiecie co robić. Trzymajcie się, do zobaczenia. Chcesz powiedzieć mały, pożegnać się z widzami? Pozdrawiam z fanów. Nie, z fanów. Okej, okay, na razie. Z fanów powiedziałem? Nie wiem, I don't know. Fajny ten. Pozdrawiamy Kleba. Tak, Kleba. Turkama. TNT, DHL, HBO. KFC. Okej, okay, na razie.